Drodzy bracia i siostry, w Chrystusie Panu, wielebne osoby życia konsekrowanego, przychodni księża wszelkich godności i sprawowanych urzędów oraz wszyscy wierni modlący się z nami w dostojnej i wiekowej lwowskiej katedrze, od wieków dedykowanej Matce Bożej Wniebowziętej, łaskawej Pani Lwowskiej. Pozdrawiam Was serdecznie w imieniu Kościoła Kieleckiego i przewożę Wam matczynę pozdrowienia od Matki Bożej łaskawej Kieleckiej, patronki naszego miasta, przed którą w naszej katedrze, która sięga początkami roku 1171, Kielczanie modlą się od roku 1600. A 33 lata temu papieskimi koronami ozdobił ją Ojciec Święty Jan Paweł II. Razem z Wami z należytym szacunkiem pozdrawiam księdza arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego i dziękuję za to dzisiejsze zaproszenie, metropolitę lwowskiego obrządku łacińskiego oraz jego czcigodnych księży biskupów współpracowników, księdza biskupa Leona Małego, któremu dziękuję za wizytę w Kielcach i czekam na wizytę księdza biskupa Edwarda Kawy. Też bardzo serdecznie zapraszam. Jeśli sobie dobrze przypominam, to spędził kilka miesięcy w Chęcinach. Rok, tym bardziej rok w Chęcinach we wspólnocie franciszkańskiej. I oczywiście pozdrawiam ojca prezesa, opata benedyktynów, ojca Maksymiliana. Moi drodzy, niedziela palmowa, jaką przeżyliśmy, to wielka i uroczysta brama, która otwarła nam podwoje Wielkiego Tygodnia, a w nim te święte dni Triduum Sacrum, których koroną jest niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Jako kapłani w tę Bożą rzeczywistość wchodzimy przez obecną celebrację mszy świętej Krzyżma. Mszy świętej z poświęceniem oleju Krzyżma, która zwykle sprawowana jest w Wielki Czwartek. Jednak bywają sytuacje, i to wcale nierzadko, kiedy, czego już sam kiedyś doświadczyłem, że biskupi wraz ze swoim prezbiterium wybierają inny, dogodny dzień celebracji, co w niczym nie zmienia istoty sprawowanego obrzędu. Nasza dzisiejsza celebracja mszy świętej w swej istocie nie różni się od każdej innej mszy świętej, które sprawujecie w swoich kościołach parafialnych lub w skromnych kaplicach rozległej archidiecezji lwowskiej. Celebrując mszę świętą, wszyscy spełniamy życzenie Jezusa Chrystusa, najwyższego kapłana, i czynimy to na Jego pamiątkę. Głoszenie Ewangelii i sprawowanie Eucharystii to zadanie, jakie Jezus Chrystus, boski misjonarz, powierza Kościołowi, a w nim swoim kapłanom, ponieważ Eucharystia, jak uczył przed laty święty Jan Paweł II, jest największym darem, jaki Kościół otrzymał od Chrystusa. Nie jednym z wielu, ale największym, bo jest darem Jego własnej osoby, z tej miłości, która oddała się do końca. I dlatego też w duchu tej encykliki możemy powiedzieć, że Kościół rodzi się z tajemnicy paschalnej i dlatego w najwyższym stopniu Eucharystia jest sakramentem tajemnicy paschalnej, stanowi centrum Jego życia. Nieco wcześniej w pięknym liście apostolskim zatytułowanym Dies Domini Jan Paweł II, pisząc o świętowaniu niedzieli, napisał, że niedzielna Eucharystia jest sercem chrześcijańskiego tygodnia. Moi drodzy, bardzo lubię to
wyrażenie Jana Pawła II, bo przecież jak wszyscy tu jesteśmy, to wiemy, czym jest serce w naszym organizmie. Dostrzegamy również i tę prawdę, która towarzyszy Kościołowi od początku jego wspólnoty. Bo jak czytamy w Dziejach Apostolskich, trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Zresztą przypomina nam o tym również literatura wczesnochrześcijańska, chociażby piękny list do Diogneta. I dziś, po 2000 lat, Kościół nadal urzeczywistnia obraz pierwotnej wspólnoty Kościoła, kiedy trwa na modlitwie we wspólnocie i wraz z Maryją, która była strażniczką poniekąd jedności apostolskiej. Dlatego kapłan sprawujący Eucharystię musi być podobny do Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana. A tym, co go czyni podobnym, jak to pisał bardzo młody kardynał franciszkański z Korsyki, Franciszek Bustillo, Eucharystia i Słowo Boże, i Słowo Boże, Eucharystia nas nie tyle modeluje, ale formatuje, żeby kapłan miał formę Chrystusa. To, co mówimy Alter Christus. Nie tylko świadek i naśladowca, ale właśnie ta forma Chrystusa ma być obecna w naszym życiu. Moi drodzy, prorok Izajasz czyni to natchnionym Słowem Bożym, którego konkluzją są te piękne słowa, to niewielkie, krótkie zdanie. Wy będziecie nazwani kapłanami Pana, zaś was będą sługami Boga naszego. Zauważamy, moi drodzy, że księga proroka Izajasza, jaką podano Jezusowi w Nazarecie, jest zwierciadłem dla Niego samego, kiedy w synagodze dokonuje swojej autoprezentacji. Rozwinąwszy księgę, natrafił z pewnością nie przypadkiem na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ namaścił mnie i posłał, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Dziś, kiedy gromadzimy się wokół księdza arcybiskupa metropolity archidiecezji lwowskiej, Chrystus zaprasza nas wszystkich na taką samą drogę naszego kapłańskiego życia i jego codziennej duszpasterskiej posługi. Czyni to, ponieważ nam ufa i miłuje nas niezmienną miłością jako swoich najlepszych przyjaciół. Co więcej, uwalnia nas od grzechu i na zawsze czyni nas kapłanami dla Boga swojego Ojca. A co my w zamian możemy uczynić? Co możemy dać Jezusowi? Przede wszystkim trzeba nam być otwartymi na to, czego dla nas pragnie Jezus, który modlił się za swoich. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posyłam. Za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Polski kapłan i nauczyciel prosi o nasze uświęcenie, o uświęcenie nas w prawdzie i posyła nas, abyśmy kontynuowali jego misję. To on jest gwarantem naszego posłania i oznajmia, że za posłanych on daje samego siebie. Moi drodzy, trwanie w prawdzie daje człowiekowi absolutną wolność, nie tylko w przestrzeni życia religijnego i duchowego, ale tam, gdzie jest autentyczna prawda,
to i moje słowo jest prawdziwe, to nasze zobowiązania kapłańskie, śluby zakonne, miłość małżeńska. Trwanie w prawdzie buduje lepszy świat. A jeśli on jest taki, jaki dziś jest, to dlatego, że nie ma prawdy. I ta dominacja zła w takiej czy innej formie jest triumfem złego. W tym uświęceniu, czyli konsekracji, jest głębokie pragnienie Jezusa, aby kapłan był z Nim zjednoczony na sposób radykalny i wolny. Kiedy kilka lat temu przygotowywałem kazanie na jubileusz 25-lecia kapłanów diecezji kieleckiej, wśród których był obecny arcybiskup nuncjusz w Ganie i obecny tu ksiądz sekretarz, sięgnąłem do tej niewielkiej, znanej wam książeczki kardynała Saracha i ojca świętego Benedykta, noszącej tytuł Z głębi naszych serc. Moi drodzy, i sam po latach coś więcej zrozumiałem. Tam, gdzie jest napisane, kiedy opuścili wszystko, pola, rzeki, domy, stali się wolni dla Chrystusa. Wtedy ta ich posługa była autentyczna. I dlatego ośmielam się powiedzieć, i dotyczy to nie tylko życia kapłańskiego, każdego innego życia, jeśli się zabierze ze sobą w drogę zbyt duży bagaż, to go nikt nie udźwignie. Stąd może być niewierność, opuszczenie szeregów kapłańskich, to zdrady małżeńskie, to niewierność ślubom zakonnym. W życie trzeba wziąć to, co istotne, Jezusa Chrystusa jako swojego przewodnika. To właśnie powrócę jeszcze do tej myśli, że w uświęceniu, czyli w konsekracji, jest to głębokie pragnienie Jezusa, aby kapłan był z Nim zjednoczony na sposób radykalny i wolny. Nie ogranicza to w niczym kapłańskiej wolności, ale dzięki tej postawie kapłan autentycznie pozostaje w służbie Królestwa, tak jak Jezus Chrystus. Te chwile, drodzy bracia, przeżywamy w każdy Wielki Czwartek. Dziś w waszej rzeczywistości antycypujemy to w dniu dzisiejszym, co dokona się za chwilę, kiedy ponowicie swoje przyrzeczenia z Dnia Święceń Kapłańskich wobec swojego biskupa, powtarzając kilkakrotnie: tak chcę, promitto. Dzięki odnowie naszych przyrzeczeń kapłańskich upodobnimy się do Jezusa Chrystusa, który nie tylko chce być gościem w naszych sercach, ale przede wszystkim chce być Jego mieszkańcem, jak pisał to święty Jan Zawila, wielki mistrz duchowości. Drodzy bracia, jestem pod wrażeniem niedawnego wyznania jednego z księży konwertytów norweskich, który powiedział mi w bezpośredniej rozmowie: kocham Kościół katolicki, a w nim kocham sprawowanie Eucharystii. Norweski konwertyta już w pewnym wieku. Kocham Kościół katolicki, a w nim kocham sprawowanie Eucharystii. To właśnie z naszego codziennego przeżywania Eucharystii odradza się w nas kapłaństwo Chrystusowe, a także rodzi się Kościół, nasza wspólnota wiary. I wybaczcie mi, moi drodzy, powtórzę to też i w czwartek w naszej katedrze kieleckiej. Nawet najlepsze plany duszpasterskie bez Eucharystii będą jałowe, bo przecież Eucharystia buduje Kościół, a Kościół żyje z Eucharystii. I dodam na koniec. Kapłan, głosiciel dobrej nowiny, jest człowiekiem pokoju, ponieważ niesie pokój wszystkim ludziom dobrej woli. Dlatego mimo wojny
Niech nie gaśnie w was nadzieja, niech ta nadzieja żyje pośród wiernych i wszystkich mieszkańców ukraińskiej ziemi. Kto ufa, że znajduje się w miłosiernych rękach Ojca, ten niezależnie od tego, co się w życiu wydarzy, wie i ufa, że spełni się na nim plan Bożej miłości. Niech bezpiecznymi drogami waszego kapłańskiego życia, jego posługi prowadzi was Maryja, Matka Kościoła, Królowa Pokoju i Matka Nadziei. Niech nigdy z horyzontu waszej wiary nie znika nadzieja na ostateczny pokój, którego źródłem jest Jezus Chrystus, nasz zmartwychwstały Pan. Amen.